Wiecie co? Ja nie mogę, masakra. Muszę z wami po prostu pogadać. Zaczynamy. No, nie mówiąc już o tym, że trochę mnie brzuszek boli, ale to już inna historia. Poza tym pan kot tutaj ze mną leży i wygląda tak. Przywitaj się. Dobranoc. A propos pana kota, to na pewno wiem, że się zastanawiacie, co tam u niego, jak się czuje. Muszę wam powiedzieć, że jest lepiej z tą nóżką, bo jeżeli jeszcze nie wiecie, o co chodzi, to też polecam wam zerknąć na mój ostatni wpis na YouTubie, gdzie właśnie informuję, że jest dla niego zrzutka. Tam oczywiście jak wejdziecie w szczegóły, to będziecie wiedzieć, że no, wydarzył nam się wypadek i kotek nam wypadł po prostu z balkonu, no i no, złamał sobie stópkę. No i na razie jest uroczą kaleką, niestety, ale jest lepiej. Jest lepiej, teraz już trochę używa tej nóżki, także no. To tak po prostu pokrótce. Właściwie to wiecie co, ja przez długi, długi czas uważałam, że to chyba ze mną jest coś nie tak, bo ja cały czas po prostu zmieniałam, szukałam tej swojej drogi, powiedzmy. No, bo zawsze coś mi tam nie pasowało w tych pracach, zawsze szukałam tam czegoś innego. Zwykle to nawet sama nie wiedziałam czego, ale wiedziałam, że coś mi nie pasuje i nie, trzeba coś zmienić i trzeba po prostu iść dalej. Ale w sumie tak się zaczęłam zastanawiać, czy to aby było dobre. A może ja, nie wiem, może to ze mną było zawsze coś nie tak, że po prostu tak, wiecie, sobie zmieniałam co chwilę. Skakałam z kwiatka na kwiatek, Boże, ktoś tam trąbi. Nie wiem, dobra, nieważne. Ale może też dlatego po prostu założyłam YouTube'a i zaczęłam właśnie tutaj nagrywać dla was. Może. Może w gruncie rzeczy los chciał, żebym po prostu robiła coś, co lubię, a nie coś, czego nie lubię. Fakt faktem, zawsze, zawsze praktycznie w każdej pracy było coś nie tak. Ale to zaraz wam opowiem. Chociaż sądzę, że już kiedyś był podobny filmik tego typu tutaj na kanale, ale dobra. Dobra, tam musimy sobie pogadać jeszcze raz, nie? Nie? Ale faktycznie są tacy ludzie, którzy na przykład pomimo, nie wiem, ciężkich warunków pracy albo pomimo tego, że mają straszny, wiecie, rygor, zapieprz i tak dalej i strasznych współpracowników, na przykład przesiadują w jednej firmie, nie wiem, właśnie tak 20 lat, 30 lat. Nie wiem, czemu tak jest. Nie pytajcie mnie, dlaczego nie próbowali wcześniej czegoś zmienić. Nie pytajcie mnie, nie wiem. Po prostu ludzie uważają, że jak mają umowę o pracę, to już od razu wiecie, a super, zaje super i zajebiście i w ogóle i nie muszą nic już zmieniać i będą mieli zawsze pieniądze i będzie git. Nie, no niestety nie. Życie tak nie wygląda. Przynajmniej no... Zazwyczaj życie tak nie wygląda. Bo powiem tak, pracując dla kogoś, oczywiście, no mamy tam jakieś tam niby perspektywy, powiedzmy, w cudzysłowie. Znaczy, bo oni tam zwykle oferują jakieś tam możliwość rozwoju i tak dalej, ale nie oszukujmy się, kto w sumie na to patrzy? Ktoś, kto naprawdę stwierdzi, że a okej, poza pracą to nie będzie miał życia. Powiedzmy, nie? Że po prostu będzie żył po prostu sobie pracą i tyle, nie? Także on to na pewno szybko będzie awansował. No i wtedy szefostwo będzie się cieszyło, bo będzie miało zysk z takiego pracownika. Ale jeżeli ktoś chce po prostu, no nie wiem, więcej czasu spędzać w domu z dziećmi, z mężem, nie wiem, żyć jakoś, nie wiem, wychodzić, bawić się i tak dalej, no to na pewno nie szuka sobie takiej pracy, żeby po prostu go pochłonęła tak doszczętnie. Więc na pewno nie awansuje, na pewno będzie cały czas siedział na tym jednym stanowisku do końca wszechświata i co? Ani podwyżki, ani perspektyw. Słabo, po prostu słabo. Zauważyłam, że jest strasznie ciężko. Teraz w ogóle jest strasznie ciężko znaleźć coś takiego właśnie, żeby i pasowało, i żeby się nie narobić, i żeby, wiecie, coś zarobić, i żeby w ogóle jako to taką miało ręce i nogi. Ciężko, ciężko, naprawdę ciężko. Nie wiem. No Polska, no. Co tu dużo mówić? Żeby chcieć coś zarobić, to trzeba, nie wiem. Nie wiem co. Ale słuchajcie, ja nie mówię tego tutaj właśnie tylko po to, żeby powiedzieć, że
że w Polsce nie da się zarobić i w ogóle, że Polska jest najgorsza. Nie, nie, nie. Broń Boże. Powiem tak, kto chce, ten zarobi i będzie awansował, tak jak już właśnie wspomniałam wcześniej. Ale no właśnie, jeżeli ktoś, dajmy na to, nie ma dużych, nie wiem, potrzeb finansowych, nie wiem, nie chce, nie wiem, odpierdzielać za szefa wszystkiego, że tak powiem, i nie chce, nie wiem, jakoś się związywać jakoś szczególnie z daną firmą, to dlaczego też ten ktoś ma, nie wiem, ma mieć pod górę, że tak powiem. Dlaczego? A może. Ale to w sumie wiecie co? To jest chyba wszędzie, mi się wydaje. Że to nie jest tylko w Polsce, ale to jest też we wszystkich innych krajach, bo po prostu. No co tu dużo mówić? No takie jest życie, c'est la vie, po prostu i niestety, przerąbane. Ale dobra, wiem, wiem. Nie jesteście tutaj po to, żeby się dołować. Nie ma bata, nie dołujemy się dzisiaj. Dzisiaj się śmiejemy, no. Także słuchajcie. Rada ode mnie, róbcie coś swojego. Pierdzielcie pracy. Znaczy, nie, 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 nie pierdzielcie pracy. Powiem inaczej. Pracujcie, ale bardziej się skupiajcie na tym, co lubicie. Czyli na przykład, wracając po pracy, nie wiem, malujecie, no to skupiajcie się bardziej na malowaniu, rzeźbicie tak samo, na rzeźbieniu, nie wiem, robieniu skarpetek na drutach, obojętnie. Nie, ale poważnie, bo z tego może coś być i to naprawdę lubicie. Więc jeżeli coś lubicie, kurde, róbcie to dalej. Nie wiem, sprzedawajcie potem na OLX-ie, wystawiajcie się. Nie wiem, angażujcie ludzi na Instagramie, gdziekolwiek, serio. Mówię to tutaj z czystej dobroci serca. Poważnie. Bo słuchajcie, jak macie być wiecznie niezadowoleni i macie wiecznie robić pod kogoś, no to co w sumie będziecie mieli z tego życia? Będziecie mieli cokolwiek? No właśnie. No właśnie, i ja też tak myślę. Ale wiecie co? Ja tak w sumie to uważam, że ludzie, którzy siedzą, nie wiem, po 20-30 lat w danej firmie, to są ludzie, którzy są przyzwyczajeni, to po pierwsze, do danego stanowiska, do danej firmy. Po drugie, no nie wiem, mają jakieś zobowiązania, mają dzieci, mają kredyty. Nie są w stanie, wiecie, myśleć o jakichkolwiek zmianach, bo twierdzą, że ich życie i tak już się skończyło, w sensie, że nie mają nic światu do zaoferowania innego. O, może w ten sposób. Są tacy, wiecie, przybici, raczej tacy, wiecie. Oczywiście mówię o tych, co nie chcą awansować, w sensie o tych, co nie żyją pracą, że tak powiem. Tylko po prostu chodzą do pracy, żeby przeżyć, co nie? Także. Ja tutaj po prostu uważam, że ci ludzie po prostu chyba już stracili wiarę w swoje możliwości. Że koniec końców ktoś im powiedział: a masz tą pracę, rób tą pracę do końca wszechświata, życia i umrzyj potem i koniec. Także słuchajcie, kochani, jeżeli naprawdę, jeżeli macie tak żyć, to nie warto. Naprawdę nie warto. Róbcie coś swojego. Nie dajcie się pracy. Nie, nie, nie. Jeżeli nawet. Właśnie, zwłaszcza jeżeli jej nienawidzicie. Nie dajcie się jej. Róbcie swoje, będziecie szczęśliwi. A i może z czasem trochę pieniędzy też z tego będzie. Kto wie, nic nie jest powiedziane. Wszystko się da. Trzeba tylko trochę wiary w siebie. No dobra, tyle ode mnie. Słuchajcie, ja się z wami będę powoli żegnać, bo nie wiem, czy bym chciała coś jeszcze więcej dodawać, ale sądzę, że odcinek był w miarę okej. Okay. Taki od serca bardziej. Dobra, jeżeli wam się podobało, stawcie lajka, suba i do zobaczenia następnym razem. Sorry w ogóle za światło, ale już się robi ciemno, a ja dosyć późno nagrywam. Dobra, nieważne. Coś tam widzicie, co nie? Dobra, trzymajcie się. Pa!